Właśnie. Item take. A nie. Ty masz. Złodzieju jeden, dawaj. Nie kurde. Item give. Dla lucky egg. Lecimy dalej. Dlaczego? Bo jestem zarąbisty. Ding, ding, uważaj ty. O, chcesz się bić? Nie, nie chcę. Zaraz rzucę ci rowerem w mordę i zobaczysz. Nieczyste zagranie, osiedl. Simon może mu tylko coś zrobić. Boję się, że on ma magnitude. Chyba, że... Oczywiście, że nie... Oczywiście, że nie trafiłaś. O Jezu Chryste! Pierdolcu! Ale nie ufam temu magnitude. Chociaż... Nic zgadnę. Magnitude 10! Oczywiście. Rollout! Jeszcze lepiej! O Jezu Chryste, nie! Dziękuję. Rollout jest niebezpieczne! Jeżeli graliście w Gold, Silver i Crystal i walczyliście z Whitney, to wiecie, o co mi chodzi. Dobra, Simon, bierz go. Zaabsorbuj go na śmierć. Mimo tego, że absorb jest słaby, ale po 4 obrażenia, nie? Może ze 2 razy wystarczy, że użyję. Tak. W sumie absorb w sytuacjach czasami się przydaje. O, o, dziękuję, dziękuję. Gień, kurde! Jesteś za brzydki, by żyć na tym świecie. A moje Pokémony za ładne, żeby umrzeć. Tak, powinienem ogarnąć uzdrowienie. Nie obchodzi mnie to, że to jest kwaśne, masz żreć i tyle. Cycling feels great. Cycling, chciałaś powiedzieć. I tak, cycling feels great. Esteban? Okej. Czy masz już self-destruct? Charge beam. Boli mnie to, że jesteś szybszy. O, oczywiście. Soundproof, no zajebiście. Dobra, muszę go rozpierdzielić, no, normalnie. Specjal atak w górę. Oczywiście, że w górę poszedł! Dobra. Zróbmy tak. Kurwo mała jedna. Czekaj, czekaj. O mój Boże, nie mam zbyt dobrych ciosów w nim, tylko Thundershock. Chwila. Check moves. 40, 35, 40, dobra. Quick atakami cię zaspamuję. Uff! Tragedia zażegnana. Na razie. Spieprzaj, Esteban! Twoje cyclingowanie to jedno wielkie oszustwo! Ja wiem, że ty tak naprawdę jesteś drag queen. Wypierdzielaj. Dobra, ostatni trener. Yo, cycling and Pokémon, co wolisz? Oczywiście, że Pokémon. Shroomish. Ta w porządku, nie jest źle. Fake out!
Lubię tym zaczynać turę. Nie wiem dlaczego. O cholera! Ach, chciałbym, żeby to kurde rejestrowało jako super efektywny atak. Fajnie, teraz kurde cała walka będzie trwać nie wiadomo ile. Ale cóż. Przynajmniej ta walka jest bezpieczna jak na razie. I feel safe and protected. Powinno być kurde motto Dureksiów. Dureks. Dureksio. Co ja stworzyłem? O mój Boże! Co ja stworzyłem? Już wiem, że ludzie to podłapią, jestem tego pewien. Spieprzaj mały muchomorze, kurwa, niech cię Marian zje. Dobra, zmieniam. Oskar, ty masz quick attack jakby co, więc to rozwalisz gówno. Headbutt! Nie, nie rozwaliłeś! Ale to nic. Dobra, chyba teraz dojedziemy do Eterna City, więc nie muszę chyba nikogo uzdrawiać poza tą trucizną. Stój, kurde! Tak. Ale muszę jednak uważać, jak jadę. O, dobra jest. Dobra nasza. Dotarliśmy w jednym kawałku. Jak tam jajo? Mogę już jajecznicę robić? It will hatch soon! Jeszcze tylko troszkę. Tutaj. Dobra. Jeszcze tylko zerknę, ile ja mam kasencji. Szybko. Tak. Prawie 9 kafli. No, 8,5 kafli może niech będzie. Teraz mam rower, mogę jeździć tam, gdzie chcę, bitches. Dobra. Selnijmy najpierw coś, co nam się nie przyda. Protektor może zostawię, nigdy nie wiadomo, może jakiegoś Raidona spotkamy. Mam nadzieję, bo Raidon to jeden z moich najlubiejszych boków. Luck Incense zostawię. Toxicorb? 50, kurde. White Herb, też 50. Razor Claw? Nie, Razor Claw może zostawię. To nie wiem kompletnie, co to jest, ale... Tak przy okazji dla tych, co zaraz będą mówić. Ale ja ci powiedziałem wcześniej, co to jest. Ja nagrywam to jeszcze wtedy, kiedy żadnego odcinka, kurde, na YouTubie nie ma z tego, tego Nuzlocka, od razu przypominam. Energy Root. Może jakieś gówniane temy sprzedam. Nie są gówniane, może... Raczej bym nie powiedział, że te temy są gówniane, ale na razie poczekajmy z ich użyciem. O, wy możecie wypierniczać. Dobra, i dawaj mi mnóstwo dragów. Może być. Save tak dla jaj. I co nam zostało do roboty? No, już rozpierdzieliliśmy Cycling Road. To nie jest 9 godzin, 25 minut gry, od razu wam mówię, bo ten... jak się przyspieszałem grę przy tym... przy sesji grindingowej, to trochę gra się jebała, że tak powiem, z zegarkiem. Ale to jest normalne. Więc nie ma co się obawiać. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile dokładnie mi zajęła gra do tej pory, to kurde sobie dodajcie minuty odcinków i tyle. Mi się nie chce tego robić. Kurde, spadaj mi z drogi, śledzie, bo kurde król Pokemonów jedzie. Okej. Muszę się zatrzymać oczywiście dwa razy jeszcze przed policją. 207? Czy jest? Jest 207, tutaj Porygona znalazłem. Nowa lokacja.
a tylko będziesz się ze mną lać. Hej Maciek, jak ci idzie z Pokédexem? U mnie coś między fantastycznie a beznadziejnie, ale to nie chodzi o mnie, mam coś dla ciebie fajnego. Wybierz rękę. Left. Jest! Versus Seeker! O mój Boże, uda mi... przyda mi się to, zarąbiście, dziękuję Don. Używając tego versus Seekera możesz lać się z trenerami, z którymi chcesz się rematchować. A, masz też Pokécz. Tak masz, więc to też możesz mieć. Dowsing Machine. To jest wykrywać ukrytych przedmiotów. W sumie to jest nawet użyteczne, tyle wam powiem. Myślę, że nawet coś tutaj jest. Powinieneś to wypróbować. Chyba wiem, gdzie to jest i nie muszę wypróbowywać. Już to widzę. Tak mniej więcej. Muszę, kurde, zrobić niezłe kółko, by się przekonać, czy moja teoria jest prawdziwa. A nie, nie mogę. Myślałem, że mogę wejść, wjechać na ten, na tego siusiaka kamiennego. Dobra, zobaczmy. O! Chyba to będzie tu. Nie? Nie. Kurde, nie tak szybko! Wiem, gdzie to jest. Nieźle ukrywają te przedmioty już. Tyle wam powiem. Stój! No. Tu? 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 O! Thunderstone, zajebiście. Super, chciałem powiedzieć. Dobra, kolejny... ten, kolejne miejsce. Mount Coronet. Kurde, spieprzaj! Minus ma być, tak! Dobra. Mount Coronet. Myślę, że... te słowa nieraz przewiną się przez tą grę, ponieważ... zaraz wam pokażę. Zresztą chyba to już mówiłem, ale nie zaszkodzi wam przypomnieć. Ach, dziękuję ci, Don. To mi się przyda w trenowaniu. Ta, Mount Coronet to ta wielka, dupna, pomarańczowa plama. Jak widać, nieraz pewnie przez nią się przewijemy. Więc mam nadzieję, że będzie jakiś fajny pok tutaj. Trzymam kciuki! Froslass. Okej. Nie jest źle. Jest fajnie nawet. Confuse her. Zaśpiewaj jej, błagam. Jest! Froslass jest bardzo kłopotliwym pokiem do złapania. Oskar. Walnij ją, ale nie zabij, dobra? To jest bardzo dobry Pokémon. To jest duch. Duchowo lodowy. Ja myślałem, że lodowo jakiś tam, który jest podatny na ten walkowe ataki. Chyba jej nie zabijesz nawet krytykiem. Nie rób krytyków, kurwa. Dobra. Okej, okay, to jest nasza szansa. Masz! W różowym pokebolu ciebie złapię. Nie chcesz w różowym? O! O! Czy mi się zdaje, czy... przecież ja zmieniłem catch rate! Ale dobra. Ice Ghost. Froslass. Nie, jedno S na początku. Dwa na końcu. Dobra. Tak. Jak ją możemy nazwać? Kogo jej morda mi przypomina? Nazwę cię... jakaś królowa lodu. Ja pierdzielę. Z Persony jedynki mi się przypomina, ale jak ona się nazywała, ta nauczycielka? Chyba Saeko, więc niech będzie. Na pewno to nie tak, ale niech będzie. Idealne imię dla niej mi się wydaje. I teraz
repele, żeby mi moje serce nie zostało rozpołowione na pół, oczywiście. Rozpołowione na pół, masło maślane, jest repel. Tak, i gdzie mój party? 14:45, tak przy okazji jest, i przebyłem 20 tysięcy kroków. Dobra. Zasrane jajo, kiedy się wykluje, nawet nie wiem. A w sumie walić to będę spamował tym. O! Ohoho, Max Potion, zajebiście! O. Według mojej teorii Mount Coronet jest... właśnie od Mount Coronet zaczął się region Sinnoh. Ten w nowym, nowo stworzonym świecie. W świecie, gdzie tylko czas płynął i kosmos się rozszerzał. Nie powinno być żadnych problemów. Ale co się stało z tym światem? Ponieważ ludzki duch jest słaby i niekompletny. Kłopoty się zaczęły. Ten świat jest rządzony przez nie. No, przez społeczeństwo, co ty zrobisz innego. Według mnie ten stan jest do kija. Okej. Dowsing Machine, odpowiedz mi na świecie, gdzie jest jakiś fajny przedmiot na tym świecie. To nie miało sensu to, co powiedziałem. Chciałem coś fajnego powiedzieć, ale jak zwykle mi się nie udało. Chwila, czyżby to tutaj było? O! Kolejny Hillball, super! Pokiebolów nigdy za wiele. 208. Nowa lokacja. Nowa lokacja! Route 208. I... dobra. Gdzie są jakieś krzaczory? Na górze chyba. Jeżeli cię pokonam, czy podzielisz się ze mną żarciem? Kurde, ja nie mam żarcia! Nie dla ciebie, spaślaku. Pedril! Będzie dużo expa. Fake out, bitch! Gin! Nie spodziewałem się, że tak często będę tego fake outa używał, szczerze wam powiem. Taki trochę quick attack, tylko że na początku tury. O, 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 o! To jest kłopotliwe. Toxic Spikes robi tak, że jak... jakby to powiedzieć, jak zmienisz Pokemona, Pokemon, na którego zmienisz, zostanie otruty. Kłopotliwe gówno. Bardzo przydatny cios. Chciałbym, żeby ktoś takiego Toxic Spikes się nauczył u mnie. A może... W samej grze nam by się to raczej nie przydało zbytnio, ale kurde, przeciwko liderom. Item give. Takie coś, że jak zmienisz poka, od razu się zatruwa, to jest zajebiste. Plus jeszcze jak masz jakiś, jak to się nazywało? Chyba Toxic Wave czy coś, że to zadaje więcej obrażeń, jak masz, jak przeciwnik jest otruty. Electirizer. To co, kurde? To jest chyba... Już mniej więcej widzę po tym, po nazwie. To chyba jest używane do... tego. Ewoluowania Electabuzza. Electivire. Vaira! No. Karate Man's going to zniszczy cię. Jimmy! Rich Kid! O cholera, trzeba zmienić. Nie miej area trap. Nie ma, dobra. Kurde, moja ekipa na razie nie jest zbalansowana. Wcale, a wcale. Fake out? Hell yeah. Może? Dobra. To ułatwi mi zadanie.
Kiedy kurde w końcu lalka jakiegoś fajnego ataku się nauczy poprzez levelowanie? Czy w ogóle ona czegoś się uczy? Mam nadzieję. Mogę zawsze w internecie sprawdzić, nie? Ale co, Reksiu, fajnie się śpi? O, ogonkiem macha. Hell yeah. Lepiej, żebyś mnie tu więcej nie truł. Bo jak nie, to nie ręczę za siebie. Będzie płacz. O, jest trawa, super. Aha, właśnie znalazłem małego dzieciaka. Jak pokonasz mojego takiego wielkiego faceta jak ja, spieprzaj pedofilu. Loaded. Okej. Okay. Te wszyscy mają większe levely ode mnie, to jest takie... denerwujące. Ha, defense fell. Ha! Dobra, teraz po prostu Rock Smashem będę napierdzielał. Jak się zmniejszyła mu obrona, to... Czemu by tego nie robić dalej? Ale tak, myślę, że bez grindingu raczej zbyt daleko nie zajdziemy teraz. Lady Zoe! Czyżby tutaj było coś ciekawego? Chwila. Nie. Zawsze warto patrzeć po kątach takich. O shit, moment. Żeby to był jakiś Master Ball czy coś. Powerband. Czy to jest to, co ja myślę, że jest? A nie. A, to jest do treningu EV. O tym raczej nie będę zbytnio mówił, bo to trochę za dużo paplania. Zostawię to na inny czas. Kaspit. Ja pierdzielę! Nie zabijaj go, nie będzie, złapie go. Powder Snow. A niech będzie. Zwykły. Może go złapie. Co się kurde odpierdziela? Może Roma nie zamieniłem tego, co trzeba, bo to jest dziwne. Ale walić to. Dobra, nazwę cię. Oczywiście pierwsza rzecz, która przyjdzie mi do głowy, jak na ciebie patrzę. Buttface. Okej, i cast form. W sumie tak ogólnie rzecz biorąc, Castform jest bardzo interesującym pokiem, ponieważ... Sorry, odbiło mi się. Ponieważ zważając na pogodę, zmienia swój typ. Może zmienić, na przykład jak będzie padać, to będzie wodnym pokiem. Hitrock. Jak będzie słońce świecić, to będzie ognistym. I tak dalej. O! Zwiększa ten liczbę tur, w którym będzie trwało Sunny Day. Nam chyba raczej się nie przyda. O! Chwila, nie chcesz się ze mną bić? Nie mów nic, po prostu to weź. Od Keystone. Idź na Route 209, idź pod ziemię. Słuchaj kamiennego filara i porozmawiaj z ludźmi pod ziemią. Chyba wiem, o co chodzi. Ale nie powiem. Co chodzi. O, myślałem, że to jakiś NPC nowy, czy ważny. You and I. Stwórzmy scenę, fantastyczny obraz walki. A, rozumiem, malarz. Uuu, człowieku! Nawet nie wiesz, jak się wpierniczyłeś. Tak więc, no, będzie trenowania, będzie tutaj. Całe szczęście, że mam versus sticker, to o wiele bardziej przyspieszy cały proces i jeszcze dzięki temu będę dostawał pieniądze. Shinx.
Mam pomysł. Simon, bierz go. Szwagier, kurde. Zmieniamy z powrotem na... Kto tam był? Oskar. Let's do this, bitch! Fight me, faggot! Niech będzie Oskar, rozwal go, bo... Rock smashem. Może zmniejszysz mu obronę. To nam się przyda. O, dziękuję. No ja pierniczę! Przestań! To jest denerwujące. Nie chcę ryzykować, ponieważ Swagger powoduje to, że tak jak widzieliście, zwiększa nam się mocno atak fizyczny, ale dostajemy konfuzję, co znaczy, że... No ja pierdzielę, idiot! Sam tego kurde chciałeś. No to nam zwiększa mocno atak, ale też daje nam konfuzję, a jako że pieprznięcie się, gdy jest się oszołomionym, jest zależne od fizycznego ataku, to wiadomo, kurde. Ryzyk fizyk, a ja ryzykować nie chcę. Tak. Switch, switch, bitch. Item take, item give. Masz. Trzymaj jajo, Reksiu. O, jagódki. W ogóle nieszkodliwe dla człowieka. Chociaż kto tam wie. Nawet chyba nie widziałem takiego odcinka w anime, w którym ludzie by jedli te jagody. Chociaż nie widziałem aż tak bardzo dużo odcinków anime, nie? Siema. O, chcesz się ze mną bić? Chciałem pójść do kontekstu, do kontestu, ale pokonanie cię nie zajmie zbyt długo. Zobaczymy! Cast form! Bad face, co ty tutaj robisz? Myślałem, że jesteś w mojej drużynie. Dobra. Która już godzina? Okej, może jeszcze jakieś z pół godziny posiedzę. O, sunny day, ale... Niezbyt dobre dla mnie, bo zmieniasz typ. Ogólnie ten, pogodowe ataki typu sunny day i rain dance są bardzo dobrymi sprawami. O. Co ty kurde odpierdzielasz? Jakbyś pełnił błąd i teraz chciał się poprawić, bo kurde, Reksio to ognisty typ. Ale za późno. Dlatego. Ja pierdzielę dużo, dużo tego. Expa za niego się dostało. Zubat! Ponieważ ten. A niech będzie drill tag. Ponieważ. To różne takie daje nam bonusy i też. Może nam też przeszkadzać. No ja pierdzielę ze wszystkich ciosów. Na przykład. Rain Dance. Tak jak już wcześniej to powiedziałem, powoduje, że. Co ja zrobiłem, chciałem zmienić. O, dziękuję, Reksiu. Powoduje, że ten piorun walnie na 100% przeciwnika. W sumie ciebie też walnie na 100%. Bo zwykle ma chyba 75% celności. A Sunny Day na przykład, dzięki Sunny Day możemy od razu na ten... się ten cios nazywał? Take... Solar Beam. Promień słoneczny. Napierdziela w przeciwnika bez potrzeby ładowania się. Berry Masters House, Free Berries Available. Daj mi jakieś jagody! Jestem głodny. Cherry Berry, to od paraliżu chyba. Dziękuję, do widzenia. Żem się nagadał, nie? Jak się do czegoś... Jak się... O, chwila! Nie! To było silniejsze ode mnie. Hearthstone City, nowe miasto, chwila. Hearthstone City, tak chyba się pisze. Dobra, walić to, idziemy. O, dziękuję, idziemy dalej. O, dzięki Bogu, że tutaj jesteś. Gdyby nie ty, co wie, co by się stało mojemu Burnearemu, gdyby uciekł. Baby Bunary, wracaj do Pokebola, już. Nie dyskutuj. Jestem Kiera, jestem sędzią Pokémon Contestów. Bądź pewien, że przyjdziesz do Contest Hola, więc, że i będę mogła ci podziękować. Odpowiednio.
mam czas. Mam jeszcze chyba czas. O kurde! Moment. Patrzcie. Nareszcie to chyba pierwszy bachur w wózku w świecie Pokémon. Jako NPC. Czyż to nie jest kurde dziwne? O, oczywiście! Blokujecie kurde jebany ten bez powodu. Widziałeś? Znaleźli jajo w Daycare Installation Town Past Here. Czy wiedziałeś, że znajdywali jaja też w Johto regionie? Czy wiedzieliście, że blokujecie mi kurwa drogę z jeby? Gincie kurwy. Jestem przyjacielem profesora i to co mi i właśnie to mi powiedział. Jeżeli zostawisz parę Pokemonów w Daycare, czasami jaja są znalezione. Albo jajowate rzeczy. Jestem ciekaw jak mój kolo, profesor Elm, jak tam u niego leci. Zawsze był cichy, ale zawsze wystawał się z tłumu. Myślałem, że zaraz